Szanowni Państwo, otwieram obrady 47. sesji Rady Gminy w Siekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i na wniosek pana wójta. Sesja odbywa się za wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza. Dzień dobry Państwu. Witam pana wójta Tomasza Kołowatego. Dzień dobry Państwu. Witam panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Dzień dobry Państwu. Witam panią sekretarz Monikę Tarnowską. Gdzieś tutaj też była. Oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w tym posiedzeniu tej sesji. Teraz sprawdzę obecność. Wymienię każdego radnego z imienia i nazwiska. Proszę się przedstawić. Dobrze. Dobrze. Proszę wyłączyć mikrofon. Pani Dominiko, niech pani wyłączy mikrofon. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałam, wymienię z imienia i nazwiska każdego radnego. Każdy się przedstawi i powie, że jest obecny. Bejnarowicz Anna obecna. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski obecny. Dziękuję. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper obecna. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna obecna. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer obecna. Kaźmierczak Krzysztof. Krzysztof Kaźmierczak obecny. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak obecny. Łata Łukasz. Łata Łukasz obecny. Modła Monika. Modła Monika obecna. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta obecna. Dziękuję. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun obecna. Terelak Jan Jerzy. Terelak Jan Jerzy obecny. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk obecna. Wypych Jan. Wypych Jan obecny. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta obecna. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 15 radnych. Czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam Państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narażać się na zarzut ujawnienia danych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, jest to przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 47. sesji Rady Gminy w Siekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektem uchwały radnym był przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagę, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Nie widzę, w takim razie porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiesiekierz na 2022 rok. Proszę o zabranie głosu panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiesiekierz na 2020 rok zakłada w paragrafie pierwszym zmianę planowanych dochodów budżetu gminy Wiesiekierz na 2020 rok. 22, pani Agnieszko. 22. Zwiększenie o kwotę ogółem 1 454 140 zł. W paragrafie drugim zwiększenie planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2022 o kwotę ogółem 1 454 140 zł. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. Główne kierunki zwiększeń budżetu gminy Wiesiekierz to kwota 1 357 620 zł. Jest to zwiększenie z tytułu środków uzyskanych z funduszu przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na niektóre inne źródła ciepła. Zwiększenie nie oznacza, że gmina po tej sesji będzie wypłacała środki, ponieważ gmina czeka jeszcze na otrzymanie środków od wojewody, ale podjęcie dzisiaj uchwały pozwoli nam bezpośrednio po otrzymaniu środków dokonywanie wypłat na złożone wnioski przez mieszkańców gminy Wiesiekierz. Główne kierunki jeszcze zwiększeń to przede wszystkim na zadania oświatowe, na wynagrodzenia dla nauczycieli, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, stołówki szkolne oraz oświetlenie uliczne do końca roku, na koszty oświetlenia ulicznego do końca roku. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania ewentualnie do tej uchwały, do tego projektu? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przystąpimy do
głosowania. Też tak samo jak wcześniej, proszę się przedstawić i powiedzieć, czy jest się za, czy przeciw, czy się wstrzymuje. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Dziękuję. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Jestem za. Małgorzata Jabłońska Bauer. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Modła Monika. Modła Monika, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Dziękuję. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Dziękuję. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Teraz wyczerpaliśmy już ten porządek obrad. Przechodzimy do punktu 4. Zakończenie obrad 47. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany. Ogłaszam zakończenie obrad 47. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.